witam was w kolejnym odcinku serii Diablo 2 Lord of Destruction. Jeden gracz, Destroyer Ikary, poziom 52, Paladyn. Pakujemy się na koszmar, jesteśmy w tym momencie w piekle. Wiecie co, ja sobie tak myślę, że sobie zmienimy tego najemnika. Muszę sobie go zmienić, no bo on się przez to czas pcha, chce walczyć w zwarciu. Jak biegnę tak dosyć szybko do przodu i on często bierze i ginie, ja przez niego tracę kupę kasy i nie widzę zbyt pięknej przyszłości pomiędzy mną a tą osobą. Tak więc najlepiej sobie wskoczymy tutaj do naszej przyjaciółki, jaką jest Ashera. Najmiemy sobie jakiegoś z najemników, którzy atakują na dystans zimnym. Czyli mamy takiego kolesia z 50 poziomem, z 49 poziomem. Interesuje zimno, 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 błyskawica. Błyskawica, ogień, 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 zima. 49 poziom, zima. 48 poziom, zima, 50. Eyehead się nazywa koleś. To bierzemy tego Eyeheada. 13800 za niego zapłacimy. No. No i to jest taki najemnik, który jest magiem, walczy na dystans. Dzięki. Czyli ogień. I te sprawy, jakąś fajną ci broń załatwię, masz nie na razie. Mogę tego użyć. Czego tego nie możesz użyć, powiedz mi. Siły masz za mało zapewne, ta masz tylko 89 siły, a to potrzebuje 154. No to jakiś hełm ci wezmę i znajdę gdzieś w niedalekiej, mam nadzieję, że w przyszłości. 157, a ja mam jaki? Obrażenie do ognia. Promienia świata. Może sobie go wezmę i wymienię. Ja w czymś takim będę chodzić, czekajcie. C i mnie interesuje w tym momencie. Jeszcze nie mogę tego użyć. Aha, siły nie mam, że potrzebuję 115 do siły. A w tym to kurczę, no mógłbym na przykład to włożyć. Nie, do siły potrzebuję punkcików, ale jasno. Ja mojemu przyjacielowi w tym momencie jakąś czapkę mogę załatwić, czy nie? Gdzieś ten mieczyk, ten hełmik sobie tu wpakuję, jakby co. No bo on chyba już tych halabard nie może nosić, co nosi mój najemnik. Ale wiem, że może jakąś tarczę sobie kurczę mieć nałożoną i jakąś broń. Dobra, czekajcie chwilę, ja go tutaj postaram się jakoś ubrać. Dzięki. To ci trochę zwiększy obrażenia. Dzięki. Dzięki. No i to ci też troszeczkę zwiększy obrażenia. Okej, okay, co ty zajmiasz? Czekaj. Nie mogę tego użyć. Tego ci dać nie możemy, dobra. Tak więc lecimy w tym momencie do aktu 4 do fortecy Pandemonium. Jakby naszych przyjaciół. Odpalę naszą tarczę z wymiaszczą. Witaj. Andel, tak więc ja ci to sprzedam. Kupię sobie miksturki do many, bo będą mi potrzebne. Może bym coś ci znalazł do tego. Do życia potrzeć na przykład. Dobra, mniejsza z tym. Zobaczymy jak ci będzie szło w Eyeheadzie, jak ci pójdzie w praniu, to cała nasza zajmiaszcza sytuacja. Mam tutaj miksturkę do leczenia złoto, jakiś talizman mi wypadł. 12 do obrony. Nie, dobra. Lecimy do przodu. Mam nadzieję, że ktoś będzie prosto pomagał. Mamy rycerze zakłady na dzień dobry. Uparatku mi pomagasz. Tak jest, zajmiaszczu. Trzymaj się z tyłu. No i to mi się podoba. On mi tutaj będzie wszystkich przeciwników brał i zamrażam. Od 1 do 5 obrażeń od błyskawic. Nie. Skończyły mi się zwoje do... Skończyły mi się zwoje, kurnata. No i to jest przepiękne. Panecku. Ja mam w tym momencie poziom 52, a on ma poziom 50, czyli dwa poziomy jeszcze mu brakuje. Na razie żadnej tarczy nie mam, ale jakąś tarczę znajdziemy w tym. I tutaj w okolicy to weźmiemy i kolesiowi ją damy. Wypijemy sobie miksturkę do many. No. Jest fajnie, no bo na odległość trzyma wszystkich przeciwników i ich zamraża. A ja mogę się nimi wziąć i zająć. No i tacy przeciwnicy zamrożeni nie wiadomo jakich tam obrażeń zadają. Szczególnie te skurcze syny jedne.
co mi biorą i co chwilę many wysysają. Więc dla paladyna, jeśli chodzi o takie przechodzenie gry, jakie ja lubię, no to jest dobry taki mag. Jakbym tak na przykład chciałbym sobie chodzić dłużej, zbierać wszystkie przedmieciki, skrzynki i tak dalej, powinien sobie powoli wbijać ten poziom jak najwyższy. Tutaj masz też zimno, ten oto bąsik. Wypiję sobie tutaj miksy kondymane. Słuchajcie, bo oni się pozbyli mojego cudownego, zewnętrznego przyjaciela. Bo są oni ten odporni na ten. Stańmy na niego, stańmy na niego. Czekajcie, jak tam z miksturkami, żeby mi się miksturki nie skończyły. Dobrze, tam stoimy, czekajcie sobie wezmę. A sobie świętą tarczę i sypiemy tam do punktu nawigacyjnego, gdzie byliśmy wcześniej. No. No i możemy się tak bawić, stary. Jakby dobrał na siebie, mam nadzieję, że w miarę długo ich utrzymam, no on tam z tyłu będzie ostro sypał. Będzie ich zasypywał śniegiem, rondelami wypada. Rondela. Przedmiot ma podobną nazwę do takiej tarczy. No, superacko. Jestem zajmaszczu happy z tego powodu. Idziemy do przodu przy prawej stronie. Czy czekajcie, jak tam swoje odpornościami? Kurczę, nie, to są moje odporności. 43 odporności mam, to nie są aż takie potężne, wysokie. W tym, na normalnym poziomie trudności, jakbym sobie gościa wziął, no to bym tutaj już pewnie wyższe miałby te odporności na wszystko. Ciebie chłopie, nawet nie mam tutaj żadnego sprzętu. Siewce zagłady, też bossa mamy, który mam moc. No ale miałem mało życia. To weźmy, wyrzucimy, podpieram sobie te mikstury, które mi powypadały. Jestem wytygowany. No i to jest miasza sytuacja. Czekajcie, te mikstury sobie wezmę, no i troszeczkę muszę powymieniać. Ok, miksturka wzmocnienia, bardzo ważna. Tutaj jeszcze nas nie było. Jest dużo przeciwników. Chodź, musimy się wycofać. Bo tak jak wdepniemy w tych wszystkich przeciwników, to może być sytuacja niesympatyczna. Jestem miksturką domany. Złoto i mana mi wypadła, super lasko. Kolejna grupka przeciwników. Żygacz i rycerz zagłady. Złoto mi wypadło. Coś mi wziął i zaraził, czekajcie. Pod coś tam pcham. Ty do tyłu. Do tyłu, mój rycerzu. Pomrażaj. Jest sobie niczym załamany. No i powolutku tymi przeciwnikami się weźmiemy i zajmiemy. Sobie kolejną miksturkę. Zwoł identyfikacji. Mi wypadł 52 poziom. Ciekawe, czy to mi się wbić tutaj na. Nie mogę nieść nic więcej. Kolejny poziomik. Nie mogę. Jedna podskoczył do mnie tutaj kolejny przeciwnik. Zapięta aura i kamienna skóra. Tak jakby się wycofywał. Nie, poszedł sobie jakieś tam zwłoki wziąć. Zwłoki. Jestem całkiem z życiem, domany też. Nie, to nie jest sytuacja dosyć ciekawa, wycofujemy się. Masz miksturkę do życia. Dosyw pokiem tutaj, dosyw pokiem tutaj. Czekaj chwilę, chłopie.
Pozwól mi to jakoś ogarnąć. Ten tomahawk jest mi potrzebny. Nie wiem. Nie wydaje mi się, żeby być on drogi ani sympatyczny, ani coś w tym. Chodź tutaj. Rycerz z zagłady. Ostrze winarów. Czy dwuręczny mi wypadł? Grzmot zagłady. Demon zaklęte. Zaklęta aura. Kamienna skóra. To on ma tą aurę od zimna. Dlatego ten mój przyjaciel chyba nic nie robi. Tutaj mam dwóch bossów od razu na sobie, ale jazda. Dodatkowa siła i coś tam jeszcze na ten koleś. Zbieram sobie te wszystkie miksturki. Znam też tutaj rukę. Przeciążony. Rukę są. 35 do obrażeń, a to i ma obrażeń 42. Nie wiem, taki to. Może na sprzedaż będę sobie to trzymał. Rumka na pewno mi się przyda. Mamy tutaj pełną ilość miksturek. Tak więc sypiemy do przodu. Ci mamy kolejnych niebezpiecznych przeciwników. Ajhejdy, trzymaj się na odpowiednią odległość. Prymitywny kryształowy miecz. Miksturkę do many bym sobie wypił. Zwój portal do miast. Nic ciekawego mi tutaj nie wypada, moi drodzy przyjaciele. Mapę sobie rzucimy na lewą stronę, żebym widział, co się dzieje lepiej tutaj na prawo. Jo, jak mnie ze wszystkich stron, kurczę, wiele zaatakowali. No, ten mój przyjaciel się trzyma. Panowie, zajmijcie się mną, a nie moim przyjacielem. Ja mam za puls wymarły, zaklęte zimno i przekleństwo na kurczę. Myślałem, że nie uda mu się mnie przekląć, ale mu się udało. Podniosę sobie te miksturki, no i lecimy dalej. Do przodu mamy kolejnego przeciwnika. To jest taki zwykły. Oleła miksurka. Miksurka wytrzymałość. Miksurka do many. Siewce zagłady. Ja muszę jakąś broń fajną załatwić. Będzie mu jakieś tam. Która będzie zadawał jakieś obrażenia, nie od tego. Nie od zimna. Bym miał też jakieś tam dodatkowe obrażenia. Nie mogę nieść nic więcej. Jakoś się tutaj to ogarnie, stary, ja ci to mówię. Wiesz, ten talizman, co teraz sobie go zidentyfikujemy. Broda plus 8 i plus 9 złota od otworów. No to też tak, bo dużo nie mamy. Na jakiś sprzęcik by się przydał, no ale. Sobie wezmę i odnowię. Zajmę się jakimiś takimi bardziej ciekawszymi przeciwnikami. Ciewce zakłady. Mamy zwój identyfikacji. Złoto. Ja sobie zrekomendowany do życia. Pęknięty przedmiot, podwójny topór. Chyba nic ciekawego. Nie chłopie. Dużo tam jest tych kolesi, wszyscy idą tutaj na mnie. Nic za mnie, nie idź przede mną. Bierzemy te miksturki. Mana mi się kończy, więc możemy sobie wziąć i wypić miksturkę do many. Więc to tarczę sobie odnowimy. Zwój portalu, tutaj mamy złoto. Mam przejście na kolejną mapę, na kolejny obszar. No i fajnie wszystkich mówię, że ich chłopak zaraża. Zamraża, nie zaraża. Szczerze mówiąc, to jest taki mój ulubiony sposób gry. W którym to przeciwnicy do mnie podchodzą, a ja decyduję mniej więcej, gdzie mają pójść.
Tutaj nie ma nic, lecimy do góry za tym, moi drodzy przyjaciele. Wkraczasz na równinę rozpaczy. Już tutaj mam tych płonące dusze. Ja szczerze mówiąc niezbyt ochoczo garnę się, żeby się tam wziąć i do nich udać. Kurczę, spokojnie na kolejny poziom, mój zewnętrzny przyjaciel, naleźć się, udało mu się. I w tym momencie ma poziom 51, 45 do odporności ma. 45? Kurczę, tak. Jestem zmuszony wypić sobie, niech sobie ten domany. Do tyłu tutaj idziemy, bo jesteśmy w dosyć ciekawym strategicznym miejscu byliśmy. Jestem ekscytowany do życia. Jest spokój. Te dusze jeszcze tam latają. Płonące dusza. Złoto mi się przyda. Idziemy teraz w tym momencie na lewo. Szafik bez skazy mi wypadł. Ale w tym momencie mamy też przepełniony plecak. Nie ustawaj się. Nie ustawiaj się tam. Jestem przeciążony. Czekajcie chwilę, moi drodzy przyjaciele, jak tam z moim miejscem. Coraz mniej miejsca, mam dużo strasznie miksturek do życia. Do manu mam mało miksturek, kurde. Ale lecimy do przodu. Sytuacja jest, wydaje się być opanowana. Gorzej będzie tam na helu, jak będą mi wyskakiwać przeciwnicy z niewrażliwością na zimno. Taką konkretną już niewrażliwością. Idziemy kroczek po kroczku, mamy kolejną grupę przeciwników. Kąsa bojowa, dobra kąść. Bełty. Tutaj nie ma nic. Dawaj chłopie, pomnażaj. Pozwoliłeś do siebie dotrzeć tym przeciwnikom, więc cofnijmy się tyłu troszeczkę. Będziemy otrzymywać odpowiednią odległość. Ja pomiędzy tobą, to będzie superacka akcja. W międzyczasie rozmawiam też z moim najemnikiem. Mamy złoto, mamy ten oto zamiaszczy. Nie wiem, to jest chyba jakiś taki sarkofag. Pozostały tylko kości. Pan jadł. Bierzemy wszystko, dobra, nie chcę tutaj bardziej wychodzić na ten cały obszar. Chciałbym tutaj znaleźć jak najszybciej przejście na kolejną lokację. Teraz do potępionych. Czekaj chłopie, bo tutaj mi nie pomaga, chcę sobie jakiś tam swoich przyjaciół znaleźć, z którymi się chcesz bawić. Weźmy się razem bawmy. Kupię sobie miksturkę do many. Życia sobie też jedną miksturkę wypiłem. Tutaj niewrażliwość na błyskawicę. Mana mi się skończyła, nie mana, tylko ta tarcza. A mana w sumie też. Idziemy do przodu. Poziom 52, poziom 51. Pomaga mi tutaj ostry chłopak. PS rzucimy na prawą stronę. Gdzie ty jesteś? Potępiony kryształowy miecz mi wypadł. Nie, to było głupie, że się tam wpakowaliśmy. Chłopie, dlaczego się tam wpakowałeś? Teleportuj się do mnie, albo uciekaj. Masz miksturkę? Tutaj mamy jakieś miksturki do many. Nie mamy żadnych miksturek do many. Mamy tylko miksturki do życia. Kurczę, coraz mniej miksturek mamy. Many, coraz mniej miksturek. Raz, dwa, trzy. Zamiast. The Hassan z... Wiecie, kiedy jest, masz mało życia?
Dzięki. I nie masz w ogóle jakiegoś sprzętu, który mógłby cię zainteresować. Chodź tutaj do mnie. Chodź do mnie. Daleko jeszcze stoją ci kolesie, żebyś mógł wziąć ją, zacząć napierniczać. Zwój identyfikacji. Chodźcie tutaj, moi przyjaciele. Ciebie ich tutaj nie atakuje kolesia. Dziwne japońskie luki dama. Nie byłem w stanie mu zadać żadnych obrażeń. Kryształowy miecz mi wypadł. Mroczny chowaniec. Bojowy pas. Jestem ciekawy, co to za pasek jest. Taki on. 43 do obrony. Kurna, 135 ja mam tu. Potępiony. Lecimy do przodu, mamy kolejną grupę potępionych, kurczę, z bossem. Panecku. Do tyłu, do tyłu, do tyłu. No nie zatrzymuj się na tych przeciwnikach. No ja wiem, że będzie po mnie, ale po tobie też będzie, chłopie. Cię wpakowaliśmy, nie wiadomo w co. Jestem ciekawy, ile będzie cię kosztowało. Ile mnie będzie kosztowało wskrzeszenie ciebie, ile ja w ogóle kasy mam. Mało kasy. Czego ci trzeba? Najemnik jest zajmiaszczu drogi. Są potrzebne miksturki do... do many. W zamian za to mogę ci dać jakieś miksturki na przykład do życia. Bo no nie wiem, czy są jeszcze tak bardzo potrzebne, to sobie na razie zostawimy. Nie hazard, tylko handel. Okej. Okay. Powiem sobie tarczę, odnowimy sobie jeszcze życie. I lecimy tam, gdzie byliśmy wcześniej. I pojedynczo poproszę panów. To tak, nie wszystkich razem. Zanim sobie do życia. Życie sobie wypiłem. Oj, strasznie to nie lubię, atakują ostro. Nie, będzie po mnie, uciekamy, 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 też uciekaj. Jak uciekamy, to nie uciekam. Uciekamy obydwoje, jest troszeczkę ogarnięta sytuacja, to idziemy do przodu. Bóg mi jeszcze został. Dawaj, już prawie z piotry kolesiu. Tam coś z gumby. Demon zaklęty błyskawicy, zaklęty ogień. Ja wszystkie te miksturki do życia wziąłem i sprzedałem. A jest taka akcja, że te miksturki do życia by mi się przydały, moja piękna kobieta. Okej, okay, już prawie się wzięliśmy i zajęliśmy tą bestią. Kurczę, co ty nowych kolegów wołasz? Kopniemy w te oto zwłoki. Kupiemy do góry, już prawie nam się udało. Trzeba połowę życia ta bestia. Bierzcie odnowię. Jest spowolniony strasznie. Kurczę, jak on mnie bierze i ostro nawala. Ej no, kurczę. Dzięki. Gdzie ty jesteś? Gdzie jest mapa? Gdzie są moje miksturki? Gdzie jest moje życie? Dobra, lecimy tam, gdzie byśmy wcześniej. Z życiem, coraz mniej życia mam. To jest ten trykun życia, okej, jest po kolesiu z zajmiaszczą. Bojowy miecz mi wypadł. Co to jest za przedmioty? Taki. Taki mały sztylecik, nic niepotrzebny nikomu chyba. Więc trzymając się po lewej stronie, idziemy do przodu.
zabili mi gościa, ja myślałem, że on kurczę to przetrwa. Joj, ale ja muszę znowu. Jestem przeciążony. Skoczę ci, kolesia. Niemożliwe. Idę to wszystko wysprzedawać. Mam nadzieję, że jeszcze będzie mi stać na niego. Tira, udawaj mi, kolesia. To jest chyba ostatni raz, jak ja kupuję sobie najmika tutaj u niego. Czego ci trzeba? Handelu, kobieto, handelu. Miałaś tą, tą broń. Tą, tą broń też ci sprzedaję. Te mikstury do życia są... Duman też. Nie no, wszystkiego potrzebuję. No to dosyć ciekawą. Tak potępionych byś mi pomógł. Że aż takie małe obrażenia zadaje. Portal do miasta. Mapka. Kolejny boss. Nie za dużo ich jest tam, to zadaje po moim kolesiu. Oczywiście, że tak. Mają kolesie zwiększoną szybkość. Mnie z zimna jeszcze biorą, mnie atakują. Gra mi bierze i gra na nerwach. Nie mam dość złota, żeby wskrzesić najemnika, ale jazda. Wiedziałem, że tak będzie. Ja wiedziałem, że tak będzie. Dobra. Idziemy, sobie sami musimy z nim radzić za tym. Ja sobie miksturkę do życia. I no, pojedynczo możemy się z nimi bawić, tak jak oni sobie tutaj wzięli i wyskoczyli. Tylko na najemnika musimy jakąś kasę wziąć i wygenerować. 14 tysięcy, on kosztuje 19 500. Tak więc, żeby kupić sobie tego najemnika, musimy sobie posprzedawać kilka rzeczy. Tylko tego nie będę potrzebował. Rękawice, buty. Raz, dwa. Czekajcie, zrobiłem coś, robię coś głupiego w tym momencie. Najpierw sprzedać te rzeczy, zobaczymy, ile będziemy mieli kasy. Witaj. Andelele. 30 tysięcy, wow. No nie potrzebuję tą kasy. Za 30 tysięcy dwa razy chyba najemnika będę mógł sobie wskrzesić, jakby co. Chyba nawet mniej niż dwa razy, ale dobra. Jejsza z tym, te runy sobie wpakuję tutaj. Tą miksturkę damy sobie tutaj, ten mieczyk idzie na sprzedaż. Jeszcze buciki, które możemy sprzedać i rękawiczki. Damy tu, damy tu. Idziemy sprzedać te rzeczy. Jak mi tak ci przeciwnicy wyskoczyli, to trzeba sobie radzić z nimi. To trzeba sobie z nimi radzić jakoś. A ja. No, sytuacja jest i zajmaszczą. No i teraz masz mi pomóc, chłopie. Ej no. Nie zadaję mu żadnych obrażeń, w tym momencie nie zadaję. Mogę sobie zmienić tutaj też broń lepszą. Czeluści, demon zaklęty, zimno, wyjątkowa szybkość, niewrażliwość na błyskawice. I czego on ma to, czy niewrażliwość na zaklęte zimno i niewrażliwość na błyskawice? Spokojnie się upiesę i do życia. No. I taka płotka nam została, chłopie. Byłoby nieciekawie, gdyby nie ty. Tutaj jak sytuacja stoi, do many są mi potrzebne miksturki. Nie ma się coś śpieszyć, idziemy powolutku. Jeszcze 5 minut mi zostało. Niestety żadnego punktu nawigacyjnego nie znaleźliśmy.
więcej sobie do życia. Zawinkałem się na kogoś, tak ustawił jakoś dziwnie. Nie jestem kolesia w stanie trafić. Co ty się wycofujesz? A ty myślisz, że co, ja nie mogę się wycofać? Chodź tu do mnie, tam gdzie mi pasuje, nie? Idziesz czy nie? Brlacik mi wypadł. Więc co, teraz się będziesz tym bawił? Idziemy, najemnik do przodu. Idziemy, idziemy. Kolejnych mamy przeciwników dosyć nieciekawych. Którzy ostro biorą i na mnie szarżują, tak więc troszeczkę niech się za nami wezmą i przebiegną. Troszkę się nimi weźmiemy i zajmiemy. Mamy złoto i złoto. Kupę kasy, zajmaszczu. Miksturki mi się kończył, po miksturki pasowałoby skoczyć. Jesteśmy na mieście potępionych. Czy w mieście potępionych? Nie dało mi się zdobyć tutaj żadnego życia, nic z tym rodzajem. Żadnego poziomu, co ja mówię. Ale mamy naszego tutaj przyjaciela nowego. Go fajnie zamroził. Mroczny chowaniec. I teraz z tymi przeciwnikami mogę się brać bawić. Szczerze mówiąc, aż tak tragicznie to nie jest. Klucz mi wypadł. Kolejni przeciwnicy mi zabiorą, atakują mam trzbosa. Nie Durga. Kurczę, zapamiętałem imię mojego poprzedniego najemnika. Bez potrzeby, będę, bo go już go wymieniłem. Chodź tutaj, pomagaj mi. Dobaczerni demon zakręta błyskawicy, wyjątkowa siła. Widać, że ma tą wyjątkową siłę, no bo strasznie mi tutaj robi obrażenia od tych błyskawic. Ale nie, no dałam się go tutaj wziąć i rozwalić. Tego typu miksturki sobie spakujemy do mojej kosteczki. Możemy sobie stworzyć jedną dużą miksturkę. Możemy sobie stworzyć drugą dużą miksturkę. To bym sobie bardziej tutaj dał na podjedynkę. To sobie damy pod czwórkę jakby co. Chociaż tego na razie używać nie będziemy. Ok, jesteśmy cali, żywi. Wskazujemy jaszczo. Sypiemy do przodu. Kupiłem sobie tarczę. Tą miksturkę do many sobie mogę też wypić. Nadzieję, że za chwileczkę wypadnie jakaś miksturka do many. Złoto. Nie ma nic. Septum dobre kości. Potępiony jeden. Potępiony dwa. I potępiony trzy. Bierzemy kasę i sypiemy do przodu. Dosyć duża ilość przeciwników nas idzie. Tak więc nie wszystkich naraz, po kolei panowie. Ja was wszystkich wezmę ładniej. Przytulę. No ale pojedynczo proszę. Nie przydaj mi chłopie. No jeśli o to chodzi, to ty możesz się z nimi sam bawić. Obręcz jakaś mi wypadła, więc bym chciał podejść. Okej, wpadłem na kolejny poziom. Się sam wyczyniłem tych wszystkich przeciwników. I okazało się, to może mój najemnik tutaj bierze i większe obrażenie ode mnie bierze im zadaje. Ja sobie mi sobie do życia, chociaż nawet nie wiem, czy jest mi potrzebna. O, nie mogę nieść nic więcej. Runka Shael. Jesteśmy troszeczkę tutaj wzięci i... Koronka z dwoma dziurkami, 32 do obrony, 70 parę. Do sprzedania będzie ten oto przedmiocik. Mamy tutaj ten portal do miasta. Złoto. Niewrażliwość na zimno. Za koleś.
obrącz sobie podniesiemy i wiecie co, ja się w tym momencie wrócę do miasta, zakończę swój odcinek, no i zobaczymy się w kolejnym, posprzedaję co tym kolesiom, no i za chwileczkę się weźmiemy i wybieramy na nich. Hejka, do usłyszenia za chwilkę.